Oszczędzanie pieniędzy podczas zakupów nie zawsze oznacza kupowania tego, co jest najtańsze na półce. Na oszczędzanie w sklepie mają wpływ rozmaite zachowania, których większość z nas nawet nie zdaje sobie sprawy. Dlatego też w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na listę 10 lifehacków zakupowych, które oszczędzą Wam pieniądze. A partnerem dzisiejszego odcinka jest Bricks, darmowa aplikacja z gazetkami promocyjnymi do najpopularniejszych sklepów w Polsce, jak Lidl, Biedronka, Żabka, Rossmann i długo by jeszcze wymieniać. Dzięki niej aktualne ceny, rabaty czy wyprzedaże będziecie mieć na wyciągnięcie ręki. Wszystko na bieżąco aktualizowane z szybką i sprawną wyszukiwarką produktów oraz porównywarką cen. Do tego możliwość tworzenia i udostępniania własnych list zakupowych. Aplikacja Bricks jest całkowicie darmowa, a miesięcznie korzysta z niej ponad 1,5 miliona użytkowników. Przekonajcie się sami, jak łatwo planować zakupy i oszczędzać pieniądze, ściągając apkę z linku w opisie. Serdecznie zapraszam, tymczasem wracamy do odcinka. Numer 10. Po pierwsze, zwracajcie szczególną uwagę podczas płacenia za zakupy. Każdemu zdarza się popełniać błędy, wliczając w to komputery. Czy wiedzieliście, że każdego roku Polacy przepłacają nawet 1 000 000 000 zł tylko dlatego, że sklepy niesłusznie zawyżają ceny? Dlatego tak ważne jest każdorazowe sprawdzanie paragonu. Numer 9. Wchodząc do sklepu na szybkie zakupy, nie bierzcie ze sobą koszyka. To prawda, noszenie wszystkiego w jednej ręce, a chwytanie drugą bywa upierdliwe. Ale udowodniono, że chodzenie po sklepie z wózkiem sprawia, że kupujemy znacznie więcej niepotrzebnych rzeczy. Nie bez powodu wózki w supermarketach aż tak wzrosły przez ostatnie 50 lat. Numer 8. Nie ma nic gorszego niż wydanie kasy na podarte, obcisłe dżinsy, tylko po to, aby tydzień później zobaczyć je przecenione o połowę. Warto wiedzieć, że wiele sklepów oferuje w takiej sytuacji przez określony czas zwrot różnicy w cenie. Weźcie tylko ze sobą paragon i zapytajcie. Numer 7. Podobnie jeśli znajdziecie niższą cenę, ale u kogoś innego. Niektóre sklepy zobowiązują się zwrócić Wam nawet dwukrotną różnicę w cenie. Ale po co czekać? Lepiej upomnieć się jeszcze przed zakupem. W MediaMarkt niejednokrotnie menadżer zgodził się obniżyć mi cenę produktu, po tym jak pokazałem mu na telefonie, że u konkurencji jest o wiele tańszy. Numer 6. Stanie w kolejce w sklepie to jeden z niewielu momentów, w których już naprawdę lepiej zobaczyć, co tam na TikToku lub na Instagramie. Strefę wokół kas nie bez powodu handlowcy nazywają złotą strefą. Przepełniona produktami impulsowymi odgrywa bardzo dużą rolę w sprzedaży. Nawet jeśli wydaje się Wam, że jesteście silni, jak złapiecie kontakt wzrokowy z Bounty czy innym sneakersem, to już po Was. Numer 5. Kolejna zasada podziemnego kręgu zakupowego – nigdy nie kupuj ubrań bez ich przymierzania. Niby oczywiste, ale często lenistwo bierze górę i tak kończymy płacąc 200 zł za coś, co tylko mamy nadzieję, że będzie pasować. Potem, nie chcąc nam się wracać do sklepu, aby to zwrócić, wmawiamy sobie, że nie jest to przecież takie złe. 6 miesięcy później wciąż wisi w szafie ze wszystkimi oryginalnymi metkami. Numer 4. Ogólnie to nie jestem fanem kolekcjonowania kart lojalnościowych z każdego pierwszego lepszego sklepu, który odwiedzicie. Co innego, jeśli macie swój naprawdę ulubiony sklep, w którym nawet bez programu robiliście zakupy regularnie. Wtedy punkty zebrane pod koniec roku, nawet jeśli stanowią zaledwie 1% tego, co dotychczas wydaliście, mogą być całkiem miłą niespodzianką. Numer 3. Zanim coś kupicie, zapytajcie się najpierw, czy wciąż byście to kupili, gdyby nie było na wyprzedaży. Nawet bardzo tanie rzeczy mogą być stratą pieniędzy, jeśli nie będziecie tego nosić lub używać. Lody ekipy przecenione o 50 groszy? Wow! Ale czy aby na pewno mieliście właśnie ochotę na loda? Numer 2. Nietrudno jest napalić się na coś w sklepie. Najlepsza rada, jaką możecie usłyszeć? Prześpijcie się z tym. O 99% rzeczy nazajutrz nie będziecie nawet pamiętać. A ten 1%, o którym wciąż pamiętacie, prawdopodobnie wyda się Wam już niepotrzebny. Tak właśnie działa trzeźwy, niezmanipulowany żadnymi wystawami w sklepie umysł. Numer 1. Pewne rzeczy, w sensie pewne, kupujcie z dużym wyprzedzeniem. Wiecie, że w zimę jedziecie na narty? Nie czekajcie do ostatniej chwili z zakupem spodni czy gogli narciarskich. Kupcie je już w lato, kiedy ich ceny są najniższe, bo sprzedawcy wciąż próbują się ich pozbyć po minionym sezonie. Tak samo wiecie, że za 5 miesięcy macie wesele? Już teraz rozglądajcie się za sukienką, spacerując po centrum handlowym. Rozciągając okres poszukiwań, zwiększycie szansę, że traficie na bardzo dobrą okazję. A nawet jeśli nie, przynajmniej będziecie mieli o wiele szerszy wybór. Okej, i tym rozciągniętym jak ubrania po młodszym bracie akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie odcinki na Planecie Faktów. Zapraszam Was jeszcze na inne kanały Chiński Ekspres z gadżetami oraz Pauli Sosed z animacjami. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku. Cześć!